Rozwiązaniem równania 2x odjąć 5 razy 3x dodać 2 równe 3x dodać 2 razy x dodać 5 są liczby. Żeby rozwiązać to równanie, musimy najpierw pozbyć się nawiasów. Tak więc wymnażamy każdy element jednego nawiasu przez element drugiego nawiasu. Najpierw przepiszę to równanie. Czyli mamy 2x odjąć 5 razy 3x dodać 2 równa się 3x dodać 2 razy x dodać 5. Wymnażamy nawiasy razy siebie, czyli mamy 2x razy 3x to będzie 6x kwadrat, 2x razy 2 to będzie plus 4x, minus 5 razy 3x da nam minus 15x, minus 5 razy 2 to jest minus 10, równa się 3x razy x, 3x kwadrat, 3x razy 5, 15x, 2 razy x, 2x, 2 razy 5 to będzie plus 10. Przerzucamy wszystkie liczby na lewą stronę, ponieważ widzimy, że jest to równanie kwadratowe. Tak więc mamy 6x kwadrat odjąć 3x kwadrat przerzucone, to będzie 3x kwadrat. I zapiszmy sobie 4x odjąć 15x to będzie minus 11x. Po prawej stronie mielibyśmy 15x dodać 2x, czyli to będzie 17x. Ale jeżeli zmieniamy strony, to zmieniamy znaki i będzie minus 17x. I mamy minus 10 i jeszcze raz minus 10, to będzie minus 20, równa się 0. Poredukujmy wyrazy podobne, mamy więc 3x kwadrat minus 28x odjąć 20, równa się 0. Skoro mamy równanie kwadratowe, to musimy wyliczyć deltę. Czyli delta równa się b kwadrat minus 4ac. Wypiszę Ci, ile wynosi jaki współczynnik, żeby lepiej Ci było liczyć. Czyli nasze a to jest to, co jest przy x kwadrat, czyli w naszym wypadku to będzie 3. B to jest współczynnik znajdujący się przy x przy pierwszej potędze, czyli minus 28. Natomiast c to jest liczba bez żadnego x, czyli to jest minus 20. No i teraz podstawiamy pod wzór na deltę. Minus 28... b kwadrat, czyli minus 28 podnosimy do kwadratu, minus 4 razy a, czyli razy 3, razy c, czyli razy minus 20, to będzie 784 na plusie, minus 4 razy 3 to będzie minus 12 i to jeżeli pomnożymy razy 20, to wychodzi na plusie 240. Pamiętamy, że jeżeli mnożymy dwie liczby ujemne, to wynik będzie dodatni. Po dodaniu nasza delta wynosi 1024. Policzmy jeszcze pierwiastek z delty i to będzie 32. Wyliczmy teraz nasze x1 i x2. Ze wzorków minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli to będzie minus b, czyli minus minus 28 odjąć 32 przez 2a, czyli 2 razy 3. Będziemy mieć 28 na plusie odjąć 32 to będzie minus 4 przez 6 i nam się to pięknie skróci. Mamy minus 2 trzecie. I x2? Ze wzoru minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Minus b, czyli ponownie minus minus 28 dodać 32 przez 2 razy 3. 28 dodać 32 da 60, przez 6 mamy 10. Czyli naszymi rozwiązaniami są x-y takie jak minus 2 trzecie i 10, czyli to będzie odpowiedź A.